Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać lalę, którą całkiem niedawno ukończyłam i która już jutro pojedzie do swojego domu. A także pokażę Wam w ogóle, bo troszeczkę inaczej będzie zapakowana niż zwykle. I opowiem też coś troszeczkę o nowościach, które przyjechały na sklep. Ale po kolei. Lala to Leo by Sabine Altenkirch. Tak, miałam ciężko nauczyć się tego nazwiska, ale już mi się zapamiętało, także już bez problemu. Mam nadzieję tylko, że dobrze wymawiam, a jak nie, no to trudno. Więc tak, to jest Leoś. On nie jest jeszcze zważony ani niezmierzony, bo to wszystko jest naprawdę w takim krótkim czasie. Słuchajcie, złożenie i malowanie tej lali to jest taki proces, no ciężko tutaj siedzieć na przykład 8 godzin i w 8 godzin wbijać te włoski. Tego się tak po prostu nie da zrobić jednym ciągiem. Potrzeba jakichś przerw, nawet takich godzinnych, dwugodzinnych, bo ta ręka zwyczajnie boli. Poza tym w 8 godzin ja nie jestem w stanie szczepić takich włosków, więc to trwa troszeczkę dłużej. Ale tak, już lala jest skończona. Ma tych włosków, to są rzadkie, niemowlęce włoski, natomiast nie są one wcale aż tak rzadkie. I są jednak widoczne, ale są prześwity. To zależy też, jak się zaczesze. Bo teraz właśnie tak, niedawno mi Pani pisała, czy tą grzyweczkę można troszkę zaczesać na bok. Ja to zaraz pokażę, mam nadzieję, że będzie widać. Ale nim to pokażę, to powiem Wam coś o układaniu się tej lali. Ona jest dosyć ciężka, porządnie obciążona i jest lejąca się. O, zobaczcie. Tak, na wszystkie strony ten dzidziuś tutaj nam lata bez problemu. O, i główką fajnie. Fajnie tutaj tak mu ta główeczka też lata. Podobnie przy przewijaniu, o super, jak się podnosi nóżki, to bardzo fajnie się to wszystko układa. Jest ubrany w taki komplecik już świąteczny, taki sobie Pani wybrała. Do tego dostanie taki kocyczek. I oczywiście tak, certyfikat będzie książeczka, która jeszcze jest niewypełniona. Tutaj mam też dla Pani, ona sobie dobierała rzeczy do tej lali, czyli wybrała troszeczkę więcej smoczków, magnesiki do nich. O. I także ten olejek zapachowy, o którym Wam mówiłam już na poprzednich filmikach z takim drewienkiem. I słuchajcie, w tym momencie od razu Wam powiem, że wróciły zapaszki na sklep. Są te płytki zapachowe, o które pytaliście. Ja też na nie czekałam i czekałam bardzo długo i się doczekałam. Słuchajcie, jest naprawdę tego, była taka pokaźna ilość. Się zaopatrzyłam tak z myślą o całym roku. Mam nadzieję, że tak dobrze przewidziałam tą ilość. Wszystko dotarło, więc jest w sklepie, można zamawiać. Wracając jeszcze do Leośka. Kończyny ma pełne. No i te włoski, słuchajcie. Ma tutaj oczywiście zrobiony ten wirek. Go bardzo dobrze widać, jest też tak zaczesany. A jeżeli chodzi o fryzurki, to tak. Ja sobie tutaj wezmę tą moją szczoteczkę. Przepraszam, że wyszłam z kadru. Ale nie przewidziałam tego, że będę to pokazywała. Jakoś teraz mi się to przypomniało, jak mówię o układaniu się lali. Więc tak, można zaczesać ją na wprost i ja to też tak zrobiłam do zdjęć. Tak, ale można je spokojnie zaczesać na boczek. I on też wtedy będzie fajnie wyglądał. To jest kwestia tego, co nam się podoba. Ja to jeszcze spróbuję pokazać na mokro, bo będzie to bardziej widoczne. Tak, ja tutaj nie mówię o takim codziennym szczotkowaniu. Zresztą przy takiej ilości włosków to nawet się tutaj nie ma co jakoś zaplątać. O, no i zobaczcie. I jest na boczek zaczesany dzidziuś. Tak, nawet takiego większego. O, na przykład tak. Tak, jest. Mam nadzieję, że to widać. Ja go tak podniosę do siebie tutaj. Zobaczcie, jest na boczek. Tak, teraz robimy coś innego. Teraz zrobimy takiego na przykład kogucika. O. O. Tak. Troszkę się tu pomoczymy. To jest naprawdę tu już dowolność. To powiem Wam tak, że ja często robię właśnie, jak są takie ciut dłuższe te włoski, tak jak tutaj, to ja też tak jakby jestem innym człowiekiem niż Wy i coś innego sobie wyobrażam i coś innego widzę. Ale czasem na przykład jak tak jak tutaj teraz sobie założyłam, o, że będzie on z grzywką na wprost,
pani stwierdziła, że będzie mu ładniej na boczek. To tak jest wiele razy, że panie sobie zamawiają lale z takimi, takimi włoskami, a potem mi przysyłają zdjęcia i ona w ogóle całkiem inną fryzurę i tak patrzy, kurczę, że ja na to nie wpadam, że to tak też można zaczesać. O, i robi mu się taki loczek, tak? Ten loczek możemy podwinąć też do tyłu. Tak. Słuchajcie, o, nawet tak. Też fajnie. Mam nadzieję, że to jest widoczne wszystko. Zobaczcie, no tu jest, no naprawdę można pokombinować, jak się tutaj chce. Troszkę zmoczyć. Od razu mówię, że to jest woda. To nie jest żadna odżywka, tylko po prostu mi był potrzebny ten atomizer z tego. O, zaczeszemy cię teraz na drugi boczek. Słuchajcie, tak razem z tym wirkiem. O, i tak. Tak wygląda dzidziuś zaczesany na drugi boczek. Ta fryzurka, którą ja pokazuję do zdjęć, to jest taki mój zamysł po prostu. To, co mi się wydaje, że będzie fajne i to, co mi się podoba. Ale my mamy różne gusta, więc tutaj akurat jeżeli chodzi o tą fryzurkę, to szczególnie do pani zamawiającej kieruję to, co teraz mówię, że no, będzie sobie czesała dzidziusia tak, jak będzie chciała. I myślę, że z tym nie będzie żadnego problemu. Włoski są wszczepione na wprost, także cokolwiek z nimi zrobimy, to one będą się nam fajnie układać. No i to jest ten pomysł, który ja miałam, żeby po prostu zostawić grzywkę na wprost, ale on naprawdę wygląda w każdym wydaniu super fajnie. Zresztą mam nadzieję, że na żywo pani sobie tam jeszcze zaczesze, przeczesze i zrobi po swojemu, po prostu po swojemu. Dobra, tak się dziś prezentuje. Tak, ostatnio wszystkie były lale w macie. To też jest mat warnisz, natomiast on ma tutaj taki delikatny katarek zrobiony pod noskiem i delikatnie tutaj w kącikach też, ale naprawdę delikatnie, nie jest to jakiś taki rzucający się w oczy błysk, tylko tak właśnie zaznaczone, taki katareczek i troszkę ślinki. No i tak właśnie dziś już wygląda. Dzisiaj go jeszcze będę pakowała, pomimo tego, że już jest późno, ja mam tutaj sztuczne światło, żeby mnie było widać, to jeszcze dzisiaj go spakuję, żeby go już jutro z rana nadać. I pojedzie sobie do domku. Do domku też pojedzie Jelonek tutaj z pozdrowieniami dla pani, bo wiem, że mnie ogląda. I tak się fajnie złożyło, bo Jelonek, dzisiaj się dowiedziałam, że właśnie 5 grudnia są i teraz nie wiem, święto związane chyba z faunami, tak? Faunalia, dobrze pamiętam. I akurat tak się zdarzy, że Jelonek myślę, że dotrze na 7, także tylko parę dni po swoim święcie i będzie u siebie w domku. Dobra, to jeżeli chodzi o dzidziusia, o Leosia. Ja tam kończę jeszcze 4 lale, które będę pokazywała niebawem. Jedna będzie bez włosków, to jest Pearl, która była na sprzedaż, ale została zgarnięta. Jest też Romi, która będzie na sprzedaż. Ale troszkę się wstrzymuję z jej pokazaniem, bo chciałabym jednak te włoski zrobić po swojemu i może wtedy się komuś spodoba. Ale jak coś, to jest Romi z ciemną karnacją i będzie też Summer Rain oraz Sam jako rodzeństwo, też takie właśnie takie ciemnoskóre, to może za dużo powiedziane, ale właśnie taka etniczna karnacja, ślicznie będzie to wyglądało. To będzie następnym razem. A słuchajcie, teraz żeby sobie ułatwić, to ja wezmę aparat do siebie. Nie będę wam pokazywała wszystkich kitów, tak jak wyglądają. Natomiast dzisiaj wyjątkowo inaczej, po prostu to jest ogromne pudło. I tam wiem, że są na przykład Charlotty w takim i małym, i tym dużym wydaniu. I ich jest parę sztuk. Parę sztuk jest też Augustów. Więc nie będę ich wszystkich wyciągać, ale pokażę wam teraz na fajnych zbliżeniach. Przystam was już tutaj z powrotem. Zobaczcie, kto tutaj leży koło mnie. O, teraz go będzie fajnie widać. Dobra, leż sobie, Leośku. Zaczeszemy ci tą grzyweczkę. Dobra, a tutaj przed wami certyfikaty lal, które przyjechały. Postaram się, żeby się światło nie odbijało od tych folii. No i jest pierwsza Charlotte od Laury Ligl. Postaram się wam to pozbliżać. Przepraszam za to, że mi się trzęsie ręka. Ale no nie wiem, co tutaj powiedzieć na swoje usprawiedliwienie. Nic, nie jestem. Nie jestem sprzętem fotograficznym, tylko wszystko tutaj, jak to się mówi, zrąsi. Tak, jejku, cudowna, a jaka piękna. Piękna dzidzia. Słuchajcie, zobaczcie. Tak, dobra. Następna jest Everly. I tutaj tych kitów jest więcej.
676 na 999, czyli już za połową jesteśmy. Prześliczna. Z tyłu nie ma nic. Dobra. Następna dzidzia. I co to jest za dzidzia? A to jest chyba pusty certyfikat, słuchajcie. Tak. To jedziemy dalej. Everly. Tutaj jest zagięta Everly. Ava. O, by Cassie Brace. Przepiękna. Zobaczcie, jaka fajna. A, oglądałam ten kit właśnie. Wyciągłam go i nie umiałam właśnie przypomnieć sobie, co to była za dzidzia. Ja mówię, kurczę, z oczkami, taka uśmiechnięta, ale jest świetna, naprawdę genialna, ma piękne rączki i to nie jest taka mała dzidzia. Tu mamy August. August. Tak. Wygląda certyfikacik. Zobaczcie, fajny, taką ma podwiniętą tą dolną wargę, piękny. Rączki, to jest też większy dzidziuś. Z tyłu nie ma nic. Jedziemy dalej. August. Tutaj jest Cecilia. Tak, od Bonnie Zeeben. Świetna, słuchajcie, rewelacyjna. Wzięłam ją i wzięłam Shaye. One są bardzo podobne, wyglądają jak takie kuzynki, no bo siostry nie bardzo. Wiekowo by się to nie zgadzało, bo Shaye jest jednak większa. Patrzcie, jaka fajna. Cudowna, wesoła, jakie te dziureczki w tych policzkach ma piękne. Naprawdę śliczna. Też jest ich więcej. O, następna tutaj jest. I tu jest Shaye. O, nawet może Wam je pokażę tak razem. Jedna uśmiechnięta i druga uśmiechnięta. Zobaczcie, jak fajnie. Piękne dziewczynki. Ok. Huxley. Tak. To już znamy. Ale fajne, fajne jest to wykonanie tutaj z tego certyfikatu. I kogo my tutaj mamy? Mia by Irina Kaplańskaja. Świetna dzidzia. Mia już u mnie też była. Na sklepie, bardzo ładna. Naprawdę, słuchajcie. Ja tu się zachwycam zresztą nad każdą tą lalą. Tak się staram Wam trzymać troszeczkę dłużej ten obiektyw, żeby mi się ręka uspokoiła. Ok, dalej. I Theo albo Tio, nie wiem jak się go czyta, tej samej artystki z tym języczkiem takim wyciągniętym. Przepiękny, naprawdę fajny kicik, taki kochany dzidziuś. I tutaj mamy Gideonka, na którego pani czekała i się nie doczekała i zmieniła sobie na sama, więc Gideon trafia tutaj na sklep w większej ilości kitów, bo ja się bałam, że on mi nie dojdzie i po prostu zamawiałam i zamawiałam, więc jest go więcej. Myślałam, że po prostu jak złożę więcej zamówień, to się nade mną zlitują i wyślą i tak go zamawiałam właśnie i tam gdzieś jeszcze chyba końcem wakacji. Jakoś tak chyba we wrześniu, żeśmy się umawiały z panią. Nie pamiętam teraz, ale wiem, że dawno. I potem jeszcze ponawiałam zamówienie i jeszcze raz go brałam. Więc no, teraz dopiero przyjechał. Dobra, jeszcze tutaj zbliżenie na pożegnanie. Na Leosia. O, może te włoski. Teraz to tam się mu pewnie od leżenia. Ten wirek. No, też mu zmoczyłam przód, żeby go tam zaczesać. A tył ma suchy. Trochę się tutaj odwinęło od leżenia, ale widać ten wireczek, widać to wszczepianie, wszystkie detale widać też na zdjęciu na stronie. O, tutaj ma zadrapanie takie malutkie. O, ktoś mi tam pisze. Dobra, jeszcze paluszki tu pokażemy. No i okej, dobra, to ja się z Wami żegnam. Pokazałam wszystko, nad czym tutaj pracowałam teraz, czyli nad Leosiem. Następnym razem zobaczycie sobie te cztery dzidziusie w ciemnej karnacji. Pokazałam Wam nowości. Zapraszam Was też na sklep, bo przyszły farby i przyszedł też zestaw farb Genesis, ale w innych odcieniach. Bo nie wiem, czy wiecie, może to na inny raz sobie przełożę. Tych setów jest więcej, tak? Jest taki podstawowy, jest jakiś, który się nazywa vintage i te kolory są wszystkie bardzo naturalne. Także ja polecam wszystkie. Każdy z nich gdzieś tam sobie kiedyś próbowałam. Także tutaj naprawdę z ręką na sercu mogę Wam powiedzieć, że są te kolory świetne. Także wchodźcie i oglądajcie sami na sklepie. Pozdrawiam Was serdecznie, tak Wam pomacham. Pa, pa!
Thank you.